Dzień dobry, witam. Na początku muszę powiedzieć, że to ciekawe doświadczenie dla nas i jesteśmy mile zaskoczeni, że w takim gronie się spotykamy, że zainteresowaliśmy, myślę, sporo osób tym meczem. Mamy nadzieję, że za 3 tygodnie będzie nas tu więcej przed rewanżem. Dzień dobry, ja chciałbym powiedzieć, że jest to dla nas bardzo fajna przygoda, że możemy zmierzyć się na poziomie europejskim z mistrzem Hiszpanii i zrobimy wszystko, żeby to jak najdłużej trwało. Panie trenerze, gdyby mógł pan tak w skrócie powiedzieć o planach na jutro, jak to będzie wyglądało od rana? Czy to będzie jakiś taki specjalny sznyt przedmeczowy? Proszę opowiedzieć kilka słów. Jesteśmy przed ostatnim treningiem. Po treningu tutaj u nas na obiektach, na Akademii, wyjeżdżamy do hotelu. A i integracja, ale też i wyciszenie. Jutro po śniadaniu, po obiedzie przyjeżdżamy na stadion. Jesteśmy w podobnej sytuacji, możemy porównać tą sytuację do meczu z Zagłębiem Lubin, czyli ostatniego meczu w sezonie poprzednim, które dało nam Mistrzostwo Polski. I tu się za dużo nie zmieni, tak jak rozmawialiśmy przed meczem z Zagłębiem, że to jest taki sam mecz i każdy chce wygrać, i tu się nic nie zmienia, jeśli chodzi o nasze podejście, nasz mental ma być taki sam jak przed meczem z Zagłębiem, dlatego nie będziemy chcieli za dużo zmieniać, jeśli chodzi o odprawę, o mobilizację. Myślę, o nią nie będzie trudno, bo ranga meczu, przeciwnik pozwalają nam za dużo nie rozmawiać na temat zaangażowania, bo wiemy, że takie będzie. Także jeśli chodzi o ramy same dnia meczowego, to tutaj za dużo się nie zmieni i tutaj nie będziemy dodawać niczego szczególnego. Jeśli mogę, to jeszcze proszę, pytanie proszę. Do zawodników. Nie wiem, który z was odpowie, czy kapitan, czy może któryś z innych zawodników. Natomiast chciałem zapytać o wasze poczucie, podejście przed tym spotkaniem. Domyślam się, że to jest takie największe, najważniejsze do tej pory w waszych karierach. Sam fakt, że jesteśmy na konferencji prasowej przed tym meczem, też o czymś świadczy. Jak wy się z tym wszystkim czujecie? No wiadomo, mecz i ranga jest wszystkim znana, jest to bardzo duży mecz, ale my podchodzimy do tego meczu jak do każdego, w pełni skupieni, wiemy co mamy robić, znamy plan i będziemy walczyć. No są nowe rzeczy teraz, jak na przykład konferencja czy inne, no ale wiadomo, trzeba się dostosować, no i myślę, że będzie dobrze. Panie trenerze, analiza rywala to taka standardowa rzecz, ale czy trudno było zdobyć materiały dotyczące Deportivo przed tym meczem, żeby znaleźć ich słabe strony? Nie było to łatwe zadanie, bo nie wygląda to w taki sposób jak w Polsce, czyli z serwera ogólnodostępnego, znaczy dla klubów, które biorą udział w rozgrywkach, te mecze są dostępne. Ale jesteśmy na tyle rozwiniętym klubem, że mamy swoje dojścia i rzeczywiście kilka tych meczów zdobyliśmy. To na pewno spotkania inne, te ligowe w lidze hiszpańskiej niż te, które odbędzie się tutaj u nas w Szczecinie. Ci przeciwnicy inaczej się ustawiali, inaczej podchodzili do meczu z Deportivo, które w każdym z tych spotkań było zdecydowanym faworytem. Dlatego byliśmy w stanie coś zdobyć i poszukać słabszych punktów. No nie było ich zbyt wiele, ale my wiemy, w jaki sposób my chcemy przede wszystkim grać i to dla nas jest od wielu, wielu lat najważniejsze, czyli analiza jedno, bo w wiadomości dla chłopaków, w jaki sposób drużyna gra, jakim ustawieniem są dosyć ważne, aby na boisku stanowić i dobrze poukładany zespół. Natomiast to, jak my chcemy grać, jest dla nas zdecydowanie ważniejsze. I jeszcze pytanie do Mateusza. Mateusz, ty w swojej przygodzie z piłką masz taki roczny epizod spędzony w Hiszpanii. Znasz ten zespół Deportivo? Kojarzysz nazwiska tych chłopaków, którzy przyjadą do Szczecina? Coś możesz o nich powiedzieć? Znaczy tak, ogólnie nie grałem z nimi w lidze, bo Liga Hiszpańska tych juniorów jest podzielona na bodajże 7 części, 7 grup i my akurat z nimi nie graliśmy, bo to jest tam bliżej Portugalii, nad Portugalią, La Coruña.
Czy znam nazwiska, czy znam kogoś, no kojarzę tego napastnika, tego Noela, bo jest dość takim znanym zawodnikiem w Hiszpanii, wyróżnia się, a tak, żebym znał kogoś więcej, to nie. Super. Kamil, może do ciebie jeszcze jedno pytanie, jeśli mogę, żebyś nam tutaj nie usnął. Deportivo, możemy mówić o mistrzu Hiszpanii. Wiemy, że piłka w Hiszpanii jest mocna, te młodzieżowe zespoły rokrocznie zdobywają medale na największych imprezach. Czy wy jesteście w stanie przeciwstawić się im w tym dwóch meczu? Wierzycie w to, że jesteście w stanie osiągnąć korzystny rezultat? No oczywiście, no. Ten dwumecz wychodzimy z myślą, że chcemy awansować dalej. Oczywiście szanujemy Deportivo, bo żeby zdobyć mistrzostwo Hiszpanii trzeba naprawdę dobrze grać piłkę, ale jestem przekonany, że jak wyjdziemy w tych dwóch meczach i pokażemy 100% naszych możliwości, to awansujemy dalej. Panie trenerze, czy chciał pan mieć w swoim składzie na ten mecz z Deportivo Kacpra Kozłowskiego? Wiele ostatnio mówi się o siatkówce w Polsce i Nikola Grbicz odpowiedział, że byłbym idiotą, gdybym nie chciał zostać trenerem reprezentacji Polski. Myślę, że to samo mogę odpowiedzieć. To dlaczego go nie ma? Taka decyzja klubu, oczywiście to co trener i drużyna chce, to jest jedno, natomiast dbamy o dobro indywidualne, na dobro chłopaków, w tym przypadku Kacpra przygotowuje się do kolejnego meczu w Ekstraklasie i oczywiście jest zgłoszony, to nastąpiło kilka tygodni temu. Przegadaliśmy ten temat w klubie i uznaliśmy, że jest na takim poziomie, że nie chcemy, żeby schodził do piłki juniorskiej i chcemy, żeby został przy Ekstraklasie, przy swoim pierwszym zespole. Natomiast oczywiście wiemy, że Kacper byłby tutaj ważną postacią. Nie ma jego, ale obok mnie jest trzech innych chłopaków. Na boisku będzie jeszcze ośmiu plus wielu chłopaków na ławce i mam nadzieję, że takie mecze pokażą, że nie tylko Pogoń ma Kacpra Kozłowskiego, ale ma też wielu, wielu innych i być może za chwilę o tych kilku będzie równie głośno jak o Kacprze. Oby tak się stało, panie trenerze, ale dopytam, bo powiedział pan decyzja klubu. Konkretnie prezesa Mroczka, trenera pierwszego zespołu. Decyzja klubu i tutaj naszą siłą jest mamy stadion po wielu, wielu latach oczekiwania. Wiemy, że wiele osób pracowało na ten stadion, żebyśmy teraz mogli trenować w warunkach takich, jak trenujemy. I naszą siłą od wielu, wielu lat byli ludzie i rozmowa na argumenty. I właśnie taka rozmowa na argumenty została przeprowadzona. Nie było żadnych kłótni ani uszczypliwości. Uznaliśmy i zawsze będziemy to robić dla dobra chłopaka, że to nie jest teraz najlepszy moment, żeby schodził, można powiedzieć, piętro niżej. Panie trenerze, to jeszcze jedno pytanie w takim razie. Powiedział, jak wynika z banku informacji, który pan posiada? Deportivo z tej analizy, którą pan posiada, jest zespołem bardzo odległym od Ligi Polskiej, bardzo odstającym umiejętnościami? Na pewno jest zespołem innym. To zespół, który na każdej pozycji ma zawodników o wyśmienitych umiejętnościach technicznych. Ale jesteśmy mistrzami Polski i też reprezentujemy nie tylko nas, klub, ale wiemy, że reprezentujemy też, można powiedzieć, nasz poziom szkolenia w Polsce i zobaczymy, jesteśmy bardzo ciekawi, jak to będzie wyglądało. No jest różnica, no tak jak na poziomie europejskim w meczach czy to Ligi Konferencji, czy Ligi Europy, nie mówiąc o Lidze Mistrzów, widzimy ogromne różnice, jakie są, jeśli chodzi o wyszkolenie czysto techniczne i jakość całych zespołów. Jest różnica, no ale no my mamy pewien plan i chyba tak jak tutaj z chłopakami rozmawialiśmy, zamiast nerwów jest więcej takiej ciekawości, ekscytacji przed tym meczem, zamiast nerwów i splątania nóg. Mam nadzieję, że tak samo będzie.
od początku do końca meczu. To może pytanie do zawodników. Nie wiem, może dogadajcie się między sobą, kto z was chciałby na to pytanie odpowiedzieć. Wiadomo, że takie mecze są świetnym oknem wystawowym dla skautów tak naprawdę z całej Europy, z całego świata. Czy gdzieś tam z tyłu głowy macie takie myślenie, że dobry występ w takim dwumeczu może właśnie być doskonałą promocją do tego, żeby gdzieś zaistnieć na arenie międzynarodowej? Czy myślicie w ogóle o tym, czy skupiacie się tylko i wyłącznie na tych wydarzeniach boiskowych? Nie skupiamy się w ogóle na tym, kto będzie na trybunach, kto będzie nas obserwował. Liczy się dla nas tylko dobry występ, a jeśli skupimy się w 100% na boisku, to i później ktokolwiek będzie to obserwował, to nas wyłapie. Chciałbym jeszcze, jeżeli mogę, kontynuować pytanie mojego przedmówcy, tylko właśnie tutaj do Mateusza, już tak z czysto praktycznego podejścia. Podczas występów w Hiszpanii, jakie różnice najbardziej rzuciły ci się w oczy, jeżeli chodzi o zestawienie Ligi Polskiej i Ligi Hiszpańskiej? Taka najbardziej różnica, która rzuca się w oczy, to nie wiem, przygotowanie takie pod względem taktycznym i głównie ten taki spokój przy piłce. Myślę, że te takie dwie rzeczy, że jak ktoś popatrzy, to najbardziej widać tak gołym okiem. No ale tak to nie ma dużej różnicy. Każda piłka ma swoje zalety i swoje wady, także myślę, że też tak nie ma dużo co porównywać. To jeszcze już ostatnie do trenera teraz. Panie trenerze, no wspominał pan o tym, że tutaj nad mentalem nie trzeba było tak naprawdę pracować, bo chłopaki są tak naprawdę zmotywowani w 100% przed tym spotkaniem. No ale właśnie jeżeli chodzi o takie umiejętności i takie treningi czysto piłkarskie, na czym się najbardziej skupialiście? Czy to były stałe fragmenty gry, czy jednak jakieś rozwiązania taktyczne, czy mógłby pan uchylić rąbka tajemnicy? Zespół, który jutro wystąpi w meczu, to drużyna złożona, można powiedzieć, z dwóch zespołów, które oddzielnie trenowały do tego czasu. Ze względu na wiele, modne słowo, obostrzeń formalnych, jeśli chodzi o możliwość zgłoszenia zawodników do tego meczu, czyli dotyczy to roczników, czy zawodników, którzy dołączyli do klubu i są w klubie mniej niż 2 lata, to też są obostrzenia, jeśli o nich chodzi, nie może być ich wielu. Dlatego na podstawie właśnie wielu rozmów z trenerami, z koordynatorami złożyliśmy grupę 20 chłopaków, co prawda jest zgłoszonych 30 kilku chłopaków w UEFA i z nich możemy korzystać. Natomiast finalnie będzie brał udział 20 chłopaków, którzy, tak jak wspomniałem, biorą udział w treningach na co dzień w dwóch drużynach, czyli w drugim zespole, w trzech tak naprawdę. W pierwszym zespole jak Mateusz na co dzień, w drugim zespole jak tutaj Dawid i Kamil, ale też w U18, gdzie na stałe jest, ja trenuję, a wielu chłopaków też będzie brało udział w tym meczu, więc tego czasu na organizację jest niewiele, ponieważ spotkaliśmy się tylko w niedzielę i w poniedziałek 2 razy. Dzisiaj mamy trzecią jednostkę i to musi nam wystarczyć. Naszą siłą, oprócz tego, co wspomniałem, czyli pasji ludzi, którzy tutaj pracują, dzięki którym mamy to, co mamy, jest ujednolicony model gry, model treningu, który mamy od wielu lat taki sam. Zresztą tutaj z chłopakami pracowaliśmy przez wiele miesięcy, można powiedzieć też lat, więc znamy się bardzo dobrze i przez to, że wiem, w jaki sposób trenuje trener drugiego zespołu, czy trener U17, a robimy to bardzo podobnie, to nie ma problemów z migracją chłopaków i ze złożeniem, można powiedzieć, drużyny na taki mecz. Oprócz Kacpra, o którym tutaj już wspomnieliśmy, myślę, że wytypowaliśmy najlepszą 20 na ten moment chłopaków z roczników 2003 i 2004, chociaż też w naszej drużynie znalazło się miejsce dla chłopaków z rocznika 2005, no i 2002, tylko tutaj jesteśmy też ograniczeni ilością tych zawodników. Także za dużo tutaj nie mogliśmy zrobić, ale myślę, że ten czas wystarczył. Oczywiście skupialiśmy się na podstawowych aspektach, w jaki sposób chcemy bronić, w jaki sposób chcemy atakować.
i tak naprawdę musi nam to wystarczyć. Dotychczas 2,5 tysiąca biletów sprzedanych, będzie pewnie więcej. Czy to was pobudza jeszcze bardziej do tego, żeby zaprezentować się jak najlepiej, żeby się bawić tą piłką na boisku w tym pozytywnym sensie znaczenia, czy gdzieś tam z tyłu głowy, nie daj Boże, chodzi myśl, Boże, nie mogę dać tutaj żadnej plamy i się skupić tylko na tym, żeby broń Boże, że jakiegoś błędu nie popełnić. Jak do tego podchodzicie, tak od strony tej mentalnej, psychologicznej? Czy ten stadion będzie waszym atutem, czy nie daj Boże przekleństwem? Ja myślę, że stadion będzie atutem, bo gra się w piłkę no, dla kibiców, można powiedzieć. Przede wszystkim dla drużyny, ale też dla kibiców, bo to oni przychodzą na mecze. I no, my pracujemy na to, żeby grać na wielkich stadionach przy dużej publiczności. No, myślę, że nie powinniśmy się bać czegoś takiego. Bo i tak na samym końcu najważniejsze jest to, co się dzieje na boisku. No wiadomo, jest fajna otoczka, ale jak jest pierwszy gwizdek sędziego, no to tak jakby nie wiem jaki dzień, ja się na to wszystko, co się dookoła dzieje, zamykam, no i wykonuję swoją robotę na boisku. I no wiadomo, jestem bardzo zadowolony z tego, że przyjdą kibice i że tak ta otoczka wygląda, ale no to myślę, że to będzie nasz atut. Nie możemy się czegoś takiego bać. Dawid, do ciebie pytanie jako do kapitana. Chciałbym, żebyś tak nam powiedział, jak patrzysz sobie na zespół Deportivo i patrzysz na swój własny zespół, bo my oczywiście mamy dużo mniejszą wiedzę od ciebie na ten temat. Gdzie poszukać szansy w tym meczu na to, żebyście strzelali gole i czego się trzeba przede wszystkim obawiać w obronie, jeżeli chodzi o Hiszpanów? W obronie trzeba się przede wszystkim obawiać tego, że mają bardzo dobrych skrzydłowych i silnego napastnika i na to się musimy no, przygotować, no i na ich kontry. Myślę, że z tego są bardzo groźni. No i z piłką przy nodze w ataku pozycyjnym tak samo, musimy na to uważać. No jest to bardzo dobry zespół, no i ciężko wymienić jedną rzecz, na którą trzeba uważać. Musimy być czujni przez cały mecz. No a my możemy, no, tak samo jak oni po kontrataku, z ataku pozycyjnego, no ciężko tak powiedzieć, jedną rzecz wymienić, z czego możemy zagrozić. No mecz jest, nie wiadomo jaki będzie scenariusz tego meczu. Każdy mecz jest inny i możemy analizować ich na analizie, powiedzieć coś, mocne, nasze mocne strony, ich słabe, ale przyjdzie do meczu i może to zupełnie inaczej wyglądać. Także nie chciałbym mówić, no, jakie są, z czego możemy im zagrozić, a z czego oni nam. Jasne. No i Mateusz, do ciebie jedno pytanko. Też chciałbym, żebyś dwa słowa powiedział o rywalu. Dostaniesz cztery odpowiedzi jak w Milionerach. Chciałbym, żebyś wybrał jedną i uzasadnił, tak? Czy Deportivo to jest rywal? Odpowiedziała łatwy, B trudny, C bardzo trudny, D arcytrudny. Wydaje mi się, dokładnie jak każdy inny tutaj słyszał odpowiedź. No wydaje mi się, że jest to bardzo trudny rywal, przynajmniej trudny na pewno. Wiadomo, jest to półka już europejska. W Hiszpanii przecież oni wygrali ligę, to coś musi znaczyć, bo są takie kluby jak Barcelona, Real czy inne, to i oni ich pokonali. Także muszą być bardzo, bardzo dobrzy. No wiadomo, my jesteśmy przygotowani. Podchodzimy jak do każdego innego meczu, no i wydaje mi się, że będzie dobrze.